Znajdujemy się w kartotece Słownika Gwar Polskich w Instytucie Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Zgromadzono tu w ponad 600 pudełkach wyrazy wraz z kontekstami ich użycia pochodzące z gwar polskich. Mam tu przed sobą takie przykładowe pudełko i zawiera ono, jak zaraz zobaczymy, około 4000 fiszek. W związku z tym możemy oszacować, że jest ich około 2 400 000. Na jedno słowo gwarowe przypada zwykle około kilkunastu, od kilkunastu do kilkudziesięciu fiszek. W związku z tym wyrazów jest znacznie mniej. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to największy zbiór słownictwa gwarowego w historii polszczyzny. Wykaz tych wszystkich wyrazów mamy w formie dwutomowego indeksu wyrazów właśnie z tej kartoteki. W kartotece zasadniczo mamy dwa rodzaje fiszek. Rękopiśmienne, które są efektem badań terenowych oraz pozyskane z materiałów ze źródeł drukowanych. Najciekawsze są rękopiśmienne opatrzone ilustracjami odnoszącymi się do poszczególnych wyrazów. I tak na przykład mamy fiszkę z wyrazem rafa, czyli obręcz na kole uwozu. To jest z okolic Radomia. Jak też na przykład mamy fiszkę dokumentującą wyraz żuraw z ilustracją żurawia studziennego, poszczególnych jego części oraz nazw, które do tych części się odnoszą. Prezentowana kartoteka rejestruje stan gwar od początku XIX wieku do czasów współczesnych. Warto dodać, że jest ona dostępna online w repozytorium cyfrowym instytutów naukowych. Ta kartoteka jest podstawą źródłową do opracowywanego słownika gwar polskich. Dotąd ukazały się 34 zeszyty tego monumentalnego dzieła. Najnowszy sięga do hasła Jarliżyca. W 2009 roku ukazał się mały słownik gwar polskich, który w pewnym stopniu przybliża zawartość tej całej kartoteki. Z kolei w latach 2016-2017 został opublikowany Słownik Gwar Małopolskich, który rejestruje słownictwo najczęstsze z obszaru dialektu małopolskiego. W tym miejscu nie sposób nie wspomnieć o monografiach autorskich podejmujących różne tematy, których podstawą był, materiałową był Słownik Gwar Polskich i jego kartoteka. W ostatnich kilkunastu latach ukazały się między innymi Cudzoziemcy i obce kraje w dialektach polskich Anny Tyrpy, Obrzędowość roku kościelnego w gwarach polskich od Adwentu do Zapustów Barbary Grabki, Słownictwo odantroponimiczne w gwarach polskich Renaty Kucharzyk, Nazwy chorób w gwarach polskich Moniki Buławy, czy też frazemy z biblijnymi nazwami osobowymi w gwarach polskich mego autorstwa. Prezentację tworzonego słownika gwar polskich chciałbym zakończyć najlepszymi życzeniami z okazji Ogólnopolskiego Dnia Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej. Emil Popławski,
Instytut Języka Polskiego, PAN w Krakowie.